Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Miki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bigfoota. Dzisiaj ze mną kapten. Oczywiście, że jestem. Oczywiście, że jest kapten i ziomeczki. Dostaliśmy od Blogiego taki filmik. O kurwa, królik mi spierdolił. Tak, dokładnie, dostaliśmy ten filmik, pojechaliśmy celowo w naszym kamperze anty-Bigfoot na Podlasie i na Podlasiu dzisiaj będziemy polować na króliki Blogiego, ponieważ jak wiecie, Blogi ma taki content polegający na tajemnicę, on później je zabija. I sytuacja wygląda tak, bo są dwa gatunki według niego, mięsne i ozdobne. No nie wiem, to już jest kwestia Blogiego, jednak chodzi o to, że... Ten królik mu serio uciekł i musimy go zabić za niego, ponieważ jesteśmy jego ekipą specjalną. Tak więc, kapten, idziemy na Podlasie. Jesteśmy na Podlasiu tak naprawdę. Ten królik nas może zabić, on jest zmutowany. To może sprawdźmy, czy są pozamykane okna, żeby nam nic nie ukradli. Dobra, oni najwyżej ma oka. Już, bakam by tutaj. Weź te kamery. Mam kamery. To ja sobie wezmę jedną jeszcze. I chodź, idziemy w las. To ja sobie wezmę jeszcze jedną. Chodź, prowadź, kapten. No ale to... fajna klapa. Tam stoi, dobra. Prowadź. Idźmy w tamtą stronę. W tamtą? Może załaduj sobie broń od razu. O, na R, dobra. I wystraszyłem się mojej ręki. Dawno to gra, bo nie grałem, bo ostatnio graliśmy nie u kapitana na streamie. I... dzisiaj chcemy zrobić tryhard i jak ostatnio graliśmy w tym samym lesie i w tym samym lesie polowaliśmy na potwora z Podlasia, to dziś polujemy na naprawdę cwaną bestię, królika Blogiego. Z Podlasia. Naprawdę, naprawdę mocne zwierzę, które bardzo trudno zabić. Myślisz, że damy radę, kapten? Raczej nie. O. Kamień. Kamień. Fajnie się tu urządziłeś, Blogi, na Podlasiu, okej. W porządku. Kapten, nie uciekaj mi! Są powalone drzewa! Dzidy na ziemi! Most! Nie przejdziesz tędy. Co mi zrobisz? Chodź, idziemy. Jakiś stwór się zaznaczył 50 metrów od nas. 41! Kto to jest? Uga buga! Uga buga! Uga buga! Uga buga! Uga buga! Może przejdźmy obok? Ręcie do góry, bo ścielam! Ej, to jest Podlasianin! Znaleźliśmy Podlasianin! Ręcie! Nie strzelaj! Łapy, łapy! Ręcie do góry! Znaleźliśmy Podlasianin! Ryszard, ty draniu! Łapy! Pierdolę, łapy! Ej, znaleźliśmy Bierzemy go! Stop! Stój! Łapy, łapy! Stój! Słyszałeś coś o wielkim króliku Blogiego? Blogi jest sołtysem! Słyszałeś? Ja nie powiem murem za bonusem, jeba 60! Stój! Wiesz coś o wielkim króliku z Podlasia? Nie, ale wiem coś o jednym debilu. Kim? Tobie! O ty murem za bonusem! Stój. No, czemu mnie bijesz? Taki stój. Dobra, ludzie, wstaje dzień! A jak wstaje dzień, Podlasianini się robią nieagresywni. To jest plemię nieagresywne. Nie jestem Podlasianinem, HWDP, Podlasianino! Stój. Nie Podlasianinie. Stój. Nic nie rób. Wypierdalaj! Dobra, panowie, trzeba zacząć polować, bo ty, mam nadzieję, że dołączasz do nas, panie Podlasianin. Nie! Tak, polujesz. Okej, to idziemy dalej. Okej, to idziemy dalej. Dołączcie, jak ten skurwysyn da mi tą metalową lodówkę na plecach. Nie. Metalowy potwór. Zostaw moją lodówkę, potrzebna. Dobra, lecimy. O co chodzi? Panowie, a to my tam nie powinniśmy być przy kempingu, tak w sumie? Nie. Gdzie jest kemping? Idziemy zwiedzać. Słyszę! Ej, bo ja wymarnowałem nas 4 ammunition. Może wiecie co? Mam pomysł. Nie zabijajmy go, przywieźmy mu go. Ej, Miki.
Co? Ale ten królik w logieju to chyba zmutował. Ja drąbię drewno. Słuchaj, Ether, pamiętaj, patrz, jak klikasz tablet... Wielka skała... Ether, musisz wejść w tablet i pisać przeglądarkę Bigfoot, wtedy wyszukamy informacji na temat Bigfoota. Na który był tablet, kapten? No, tab... Kurwa! Tab. Co się stało? Ty chuju kłamco jebany! Jak ale tableta? Miki też był sić. O. No, i co, Ether? Dobra, jest dobrze. Który używa tableta? To jest bardzo... To są pogasiańskie schody, tak zwane. Wiesz co? Ja pójdę bardziej normalną trasą. Oj. Ej, tylko ja nie dostałem obrażeń. Ja nie mam prawie całego HP. Mniej niż połowę. Widać, kto gra w gry, a kto nie. Jakby ci powiedzieć. O, domki. Ale że dobrze, że dotarliśmy tu w dzień, bo ostatnio dotarliśmy to w nocy, wiecie? O, bębny pojedne. Bębny. Podlasini mają bębenki. Pułapka. Kamera noktowizyjna. Co? Jak się daje przedmiot? O kurwa, ej, chodźcie daj tu. Daj przednio. No. Chodźcie tu. Podlasianini umierają. Dostałeś? Chodźcie tu! Tak, dostałem. Co? Chodźcie tu! Tu podlasianini umierają! O! Czyli jedno ciało już znalazłem. Ej, on nie ma twarzy. Ej, ej idzie do nas. Idzie do nas. Skąd? O kurde. To jest Bigfoot! Ja się do domu chowam! Pomocy! A tu wejdzie i tak. Pomocy! Dostał! A umieram, umarłem. Ale go się da zabić? Umarłem! Da się, przecież ma pasek. Ej, weź to się razem, widzę jak on ucieka. Pomóżcie, bo ja mu życie zabrałem. Nie dobiję mnie. Ja mu zabrałem. Jak mu pomóc? Nie mam kręgosłupa. Jak mu pomóc? Fikarz uleć, ale musisz mieć lekarstwo. O Boże. Dziękuję, wybawiciele! I zmarnowałem na takiego typa lekarstwo. Ale chyba jedna kamera wystarczy. No i dajcie pułapkę. Jak no, się maskuje? A liście? Mięso. Już stoi jedna kamera, nie stawiajcie drugiej. Ale pułapka mu zada jakieś obrażenia. Zostać dużo pułapki, pułapki mokre dużo zajmują. To ja bym tutaj gdzieś jeszcze dostawił. A nie, nie, za blisko. Lepiej w jakichś głównych miejscach. No, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest dokładnie. Ale tak na minimapie masz pokazane. No niby, ale lepiej w głównych takich miejscach. Skoczcie! Jest już widziałem, że ja mam skoczę. Mało HP, wolę nie skakać. O kurwa! Jak ja mam zejść sam teraz? Złapię cię! Nie. Tak. Miki, czukaj. Chyba go słyszę! Idę do siebie. O, może jednak go nie słyszę. Ej, po co my w to gramy? Ta gra nie ma sensu. Znaleźć wielką stopę, po co ja mam ją łapać? Żeby ona nie złapała ciebie, a czy to nie jest wielka stopa, to jest królik! Zmutowany królik vlogiego. Ether, wejdź w to! Wejdź w to, nie. Ether. Kamera. No i chodźmy. Zróbmy te kamery wokół naszego obozu, to będziemy wiedzieć... Jest jeden sposób na zabicie go. Trzeba go przyciągnąć w jedno miejsce i trzeba postawić kilka pułapek na linii, wiecie? Gdzieś to widziałem. Trzeba Jezu, nie wejdę w pułapkę, nie. Trzeba postawić kilka pułapek tak w jednej linii i on biegnąc na... No od siebie, no ty wejdziesz w pułapkę. Nie, on nie kraszuje na nas, wszystkie pułapki idzie o taką linię do przodu. Więc... W deforeście to ty w każdą wejdziesz. Chodźmy do bazy. Chwila. Czyli tam. Chodźmy do domu. Tylko muszę coś zostawić. Do wody skacze, to mi się nic nie stało. Ale komu się stało? Au. No właśnie. No właśnie. Chodźmy do bazy, w bazie możemy zrobić tą linię pułapek. Co z mniej życia. Wtedy jest duża szansa, że uda nam się, jakby to powiedzieć,
mu zadać dużą ilość obrażeń przez to, że po prostu padnie. Ale wiecie, że my idziemy w przeciwne strony. Ale musimy iść dróżką, bo nie była kura, która przeszkadzała. To Łukasz Eterowski prowadzi. Ja zawsze prowadzę i zawsze prowadzę, przypominam. Ile tu gałęzi? A mówiliście, że to są wilki. Niedźwiedzie. Bo są. A jak na razie, to nikogo nie spotkałem. Namiot, dajcie apteczkę, jak dziś jest. Kotku. Nie wskakuj. Ognisko! Wilki nie weźmie. Prawie w to weszło. Jest tu coś? Ty jest tu coś? Właśnie nic, bez problem. To jest tylko ognisko, puszka. Mogę je wziąć? Puszka. Mamy puszkę. Taką samą mamy w naszym kampanii. Ej, nie mogę wziąć ogniska, tak jakbym miał ogniska, a nie mam ogniska. Jak chcesz wziąć a mam ognisko? Dwa ogniska, dobra. Chcesz spakować ognisko do kieszeni, najlepiej jeszcze kurwa z ogniem. No weź coś ognisko. Okej. Okay. Zabrałem. Jak to? Ja mam ful, i dlatego. Ja nie mam. A ja zobaczę jak nasze kamery. Palące się ognisko spakowałem do ekwipunku.